Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Polsce, jeśli chodzi o wegetację, mamy 6 pór roku. Oprócz podstawowych mamy przedwiośnie oraz przedzimie, czyli tą porę roku, którą mamy teraz za oknami. W tym drugim wypadku, po końcu jesieni, nie zostały już te piękne złote liście, które wcześniej widzieliśmy, no ale też nie ma jeszcze śniegu, który generalnie działa na nas optymistycznie, no i na pewno rozjaśnia świat. W związku z tym wszystko jest szare. Myślę, że to jest odpowiedni moment, aby porozmawiać o fotografii, która, mimo że najczęściej jest czarno-biała, jednak ma ogromne nasycenie, dynamiczną kompozycję i wielką siłę wyrazu, czyli te aspekty, które mogą nas odwieść od tej panującej wokół szarości. Mam nadzieję, że rozpoznają Państwo cechy fotografii Zbigniewa Podsiadło. Urodził się na Poniedziu, ale prawie całe swoje życie spędził w Sosnowcu. Stąd wybiera się na bliższe, dalsze plenery fotograficzne. Tutaj też między innymi wystawia swoje prace, ale również działa jako animator kultury, znawca historii fotografii i instruktor fotografii. Nie wszyscy wiedzą, że Podsiadło jest również miłośnikiem i znawcą jazzu. Na przestrzeni 40 lat fotografowania sięgał po różnorodne tematy. Jednym z nich jest człowiek. Artysta ukazuje go w sposób głęboko humanistyczny. Widzimy człowieka dotkniętego biedą, starością, bardzo często trudnymi warunkami bytowania, a jednak zachowującego swoją godność. Ten człowiek zawsze jest bohaterem zdjęcia, tylko jako podmiot tego zdjęcia. Z tego powodu tą część twórczości Zbigniewa Podsiadło zalicza się do tak zwanej fotografii społecznej albo też fotografii socjologicznej. Tutaj można wymienić choćby cykle Prowincja czy Etiuda Śląska, ale takie zdjęcia pojawiają się w bardzo wielu też innych cyklach. Widać, że artysta zwraca uwagę na ludzi, na człowieka. O człowieku, bohaterze zdjęcia coraz częściej opowiadają też miejsca, które są z tym człowiekiem związane, jego otoczenie. To jest uboga ławeczka przed domem, obejście czasami biedne, czasami bardzo zagracone, czasami jest tam bałagan, ale również odrapana, ale nadal dekoracyjna fasada domu. Ta zmiana perspektywy posunie się do ukazywania otoczenia pozbawionego obecności człowieka, ale noszącego jego ślad. Na przykład widzimy mury Starego Miasta, którego budowniczowie i dawni mieszkańcy już nie żyją, odeszli. Ale o ich istnieniu w przeszłości świadczą te mury, istniejące teraz, noszące ślady kilku wieków użytkowania. My, nie widząc mieszkańców, doszukujemy się ich obecności, ich widmowego istnienia w postaci rysów na murze, w postaci ubytków ścian. Taka obecność, której już nie ma, jest widoczna na przykład w cyklu Ołomuniec. Cyklem, który nawiązuje do przeszłości, ale równocześnie jest związany z fotografią socjologiczną, jest Łemkowyna. Był to owoc wielkiej fascynacji autora kulturą i krainą Łemków, ludu o ogromnej świadomości własnej odrębności etnicznej, od stuleci zamieszkującego tereny Beskidu Niskiego. Podsiadło jeździł w miejsca, w których kiedyś przez wieki tętniła kultura łemkowska, teraz już niestety nie. Tam ludzie mówili tym specyficznym językiem, śpiewali tradycyjne pieśni, myśleli w ten sposób, zakorzeniony w swojej kulturze. Niestety po II wojnie światowej, w czasie niechlubnej akcji Wisła, Łemkowie zostali wysiedleni, zostali celowo rozproszeni na tak zwanych ziemiach odzyskanych najczęściej, czyli tych ziemiach, które kiedyś należały do Rzeszy, potem należały do Polski i tam, gdzie wysiedlono niemiecką ludność, przesiedlono tą ludność łemkowską, czyli nastąpiła wymiana mieszkańców, a pozostały na miejscu znowu te mury. Łemkowie mieli zakaz kultywowania swojej tradycji, zresztą jak wszystkie mniejszości narodowe. Miała być tylko jedna bardzo ogólna kultura polska, bez różnych odcieni, bez różnorodności. Okazało się, że Łemkowyna nie jest już miejscem geograficznym. To była tragedia dla tych ludzi. To była świadomość, że oto ich ojczyzna to jest tylko miejsce w sercu.
To jest ich pamięć, ich wspomnienia, których nawet bali się przekazywać swoim dzieciom. Minęły dwa pokolenia i teraz młodzi potomkowie tych dawnych wysiedlonych Łemków znowu interesują się swoją kulturą. Organizują spotkania, festiwale, uczą się języka. To są już wnuki tych wysiedlonych osób. Podsiadło ukazuje na zdjęciach świat, który przeminął, ale również ten, który następuje. Czyli jest ta nadzieja, że kultura łemkowska w zupełnie innym miejscu i już trochę inna, ale jednak będzie żyła, będzie trwała, może rozwinie się. Artysta ma niesamowity zmysł do dostrzegania relacji międzyludzkich, tego, co ponad naszymi gestami albo poniżej, głębiej naszych słów się wydarza. Podsiadło jest też osobą, która bardzo płynnie wchodzi w relacje, sytuuje się w nowych środowiskach, tak, że dzięki temu, oglądając zdjęcia, nie mamy wrażenia podglądania innych, nieznanych ludzi. To czasami widać przy takich zdjęciach paparazzi. Tutaj wręcz odwrotnie. My czujemy się zaproszeni do uczestniczenia w życiu tych przedstawianych osób jako goście, zupełnie nienachalni, jako tacy mile widziani goście. Życie Łemków bardzo ściśle wiązało się z przyrodą. Do dzisiaj pozostały ślady ich pracy w postaci wykarczowanych polan, postawionej gdzieniegdzie kapliczki. Ale i te ślady poddają się upływowi czasu. Polany zarastają, kapliczki chylą się ku ziemi. Pejzaż jest kolejnym wielkim tematem podejmowanym przez Podsiadło. Częstokroć są to pola z motywem kulturowym w postaci wiatraka, samotnej zagrody, drogi, która dokądś prowadzi. Częstokroć to są pejzaże miejskie z monumentalną bryłą kościoła farnego, jakiegoś zamku, zabytku, ale niekiedy są to też centra miast, w których dzieje się życie, w których widać znaki drogowe, przejścia dla pieszych, ukazane w kontekście budynków w taki bardzo estetyczny, monumentalny sposób. Inne w swoim charakterze są zdjęcia z cyklu Industrialna katedra. Przedstawiają nieczynną już cementownię w Grodźcu. Statyczne ujęcia nadają tej ruinie wrażenie monumentalizmu. Jest to miejsce niebezpieczne, nie zachęcam, żeby chodzić tam i robić zdjęcia, jednak bardzo wiele osób to robi i wtedy widać, jak osobowość artysty wpływa na ostateczny kształt zdjęcia, kiedy różne osoby w tym samym miejscu robią ujęcia, a potem efekty są tak zupełnie różne. Te kadry budowane przez Zbigniewa Podsiadło są budowane w ten sposób, że efekt przywodzi nam wrażenie miejsca sakralnego poprzez budowanie kadru, poprzez szukanie światła, które nasyca tą przestrzeń w taki zupełnie metafizyczny sposób. Mamy wrażenie, że artysta oddaje hołd pracy ludzkiej, tym, którzy ten zakład budowali, którzy tam pracowali, no a przy okazji ukazuje niezwykłe piękno architektury industrialnej. Mam wrażenie, że jakikolwiek temat artysta wybiera, odciska na nim ten swój indywidualny ślad, rozpoznawalny, niemożliwy do skopiowania. Nie polega on jedynie na zabiegach technicznych, ani kompozycyjnych, chociaż one są bardzo ważne w fotografii Podsiadły. Jest to raczej bardzo osobisty stosunek do podejmowanego tematu i on pociąga za sobą określone działania artystyczne. Nie znaczy to, że motyw jest najważniejszy, ale raczej najważniejszy jest obraz tego motywu, kreacja w umyśle artysty. Mnie fascynuje lekkość, z jaką Podsiadło uzyskuje w swoich zdjęciach głębie znaczeń. Zmienia prozaiczne motywy w nośniki idei, głównie za pomocą wykorzystania niecodziennych efektów światła. Dlatego sytuacje, które dla innego fotografa stałyby się materiałem do rejestracji, do być może fotoreporterskiej opowieści, dla Podsiadły przekształcają się w artystyczną metaforę tych głębokich znaczeń, które chce w zdjęciu umieścić. To są zupełnie inne sposoby myślenia, nie wartościując oczywiście.
Środki formalne, którymi operuje podsiadło, nie wybijają się na pierwszy plan. One są zawsze złączone z tematem, który artysta podejmuje. Niewątpliwie techniczna biegłość autora pozwala na doskonałą kontrolę nad końcowym efektem. To nie jest fotografia, która się dzieje i może się wydarzyć i jesteśmy otwarci na to, co się wydarzy, tylko artysta zaplanował sobie, jak sądzę, każdy element tego zdjęcia przyszłego, które teraz wykonuje, ale już wie, jak będzie wyglądać. Ta konwencja fotografii czarno-białej, którą zazwyczaj stosuje, chociaż nie zawsze, również robi zdjęcia kolorowe, ale najbardziej znane jest jednak z tej fotografii czarno-białej. Konwencja nie jest tylko przełożeniem prostym, technicznym tego świata zewnętrznego, kolorowego na świat czerni i bieli. Tu trzeba myśleć głębiej, trzeba bardziej przewidywać i artysta tworzy zupełnie nowe wartości, kompozycyjne i sensualne, przewidując, jak plamy czerni, bieli, jak ich wzajemne relacje będą układać się na zdjęciu. Charakterystyczna jest szeroka skala gradacji od jasnych szarości do bardzo głębokich czerni, z wyakcentowaniem właśnie tych czerni. Artysta podchodzi do tworzenia kadru w sposób analityczny, czyli najpierw dokonuje wyboru fragmentu rzeczywistości. To też nie jest rzecz oczywista, ponieważ są takie nurty, które preferują przypadek, które specjalnie sprawdzają, a co to się wydarzy, jeżeli ja będę naciskał w sposób przypadkowy. Tutaj jest dokładnie odwrotne myślenie. Dla podsiadły charakterystyczny jest sposób komponowania oparty na liniach diagonalnych perspektywy zbieżnej. Czyli mamy mnóstwo ukosów, mamy linie, które pod ostrym kątem zbiegają się do jakiegoś punktu umiejscowionego najczęściej na 1/3. To jest złoty podział, który artysta stosując wywołuje klasyczną harmonię kompozycji. Poza tym te kontrasty fragmentów pustki oraz dużych motywów, które znajdują się na zdjęciu, powodują równowagę kompozycji. One są celowo ze sobą zestawiane, tak samo jak faktura, która pojawia się i światło wydobywa ją na murach, na skałach. To jest bardzo ostra, mocna faktura, często znowu skontrastowane fragmenty szorstkie z gładkimi. Wszystko wydobyte światłem. To światło niekiedy zalewa obraz kaskadą miękkich oparów. Czasami działa jak reflektor, ale zawsze nadaje zdjęciu ogromną sensualność. My prawie czujemy ten mur, kamienie, drewno, które pojawia się na zdjęciach podsiadłych. Coraz częściej samo światło z jego metafizyczną symboliką staje się głównym bohaterem zdjęcia, czyli widzimy kaskady światła albo jego przejrzystość, jego odbicia. Ono komponuje całą warstwę estetyczną i znaczeniową zdjęcia. Podsiadło tworzy piękną, bardzo estetyczną fotografię, ale przy tym ta estetyka nie przesłania tematu. Dlatego zaczęłam od tematu. Temat i dobór środków ekspresji, którymi artysta chce go wyrazić, są wyjątkowo spójne. Ważną częścią zdjęcia jest budowanie nastroju, skojarzeń, ale tak naprawdę to jest budowanie świata, który jest w nas, w odbiorcy. To my go sobie wewnątrz siebie, w naszych wspomnieniach, w naszych emocjach budujemy. Ta odpowiedź jest niezbędna, aby się tą fotografią zafascynować. A razem z nami tej fascynacji uległo już bardzo, bardzo wielu odbiorców i w Polsce, i za granicą. Podsiadło brał udział w ponad 200 wystawach. Otrzymał medale i nagrody m.in. na wystawach w Zagrzebiu, Singapurze, Rio de Janeiro, Budapeszcie, Moskwie, Madrycie, Pekinie, San Francisco, Berlinie. Jak mówię, to są między innymi te miejsca. Został również uhonorowany medalem 150-lecia fotografii, złotą odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, odznaką ministra kultury i dziedzictwa narodowego zasłużony dla kultury polskiej oraz srebrnym medalem zasłużony dla kultury Gloria Artis. Nie zapominajmy, że Zbigniew Podsiadło otrzymał także dwukrotnie artystyczną nagrodę miasta Sosnowca. Jest także członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików,
a od 2004 roku prezesem Okręgu Górskiego. Na koniec wspomnijmy o pracy pedagogicznej. Podsiadło od wielu lat uczy fotografowania. Co to znaczy? Osobom, które zwracają się do niego, mówi, jaki dostrzegł potencjał w ich zdjęciach. Doradza, jak ten potencjał wykorzystać. Przestrzega przed błędami. Wielokrotnie słyszałam jego radę kierowaną do osób na początku swojej przygody z fotografią. Szanuj kadr. Nie tylko Podsiadło tak mówi. To są słowa wielu doświadczonych fotografików. Pochodzą z czasów, kiedy wyruszało się z jedną rolką filmu w aparacie. Jeżeli to był film średnioobrazkowy, to było to tylko 12 klatek. A w praktyce, mówiła mi kiedyś pani nauczycielka fotografii, należało się liczyć z tym, że dwie klatki z przodu oraz dwie klatki z tyłu będą prześwietlone. Było to związane z technologią, ponieważ często ten film średnioobrazkowy był owinięty papierem, a nie kasetą i to chodziło do prześwietleń. Wyobraźcie sobie, że zostaje nam tylko 8 szans na zrobienie tego naszego upragnionego, najlepszego zdjęcia w życiu. Dobrze jest zrobić sobie teraz takie ćwiczenie. Wychodzą Państwo na spacer i może za parę miesięcy, wierzę w to, na wycieczkę w jakieś ciekawe miejsce. Co prawda z aparatem cyfrowym, czy to w telefonie, czy osobno, ale macie tylko 8 zdjęć do zrobienia. Czy to jest ograniczenie? Oczywiście, ale proszę zwrócić uwagę, jak zwiększy się Wasza uważność przyglądania się światu, jak staranniej będziecie budować kadr i wiele razy zastanowicie się przed naciśnięciem przycisku tej wirtualnej już teraz migawki. Ta uważność wobec świata, zachwyt nad nim, ale również umiejętność dokonywania świadomego wyboru. To jest wielka wartość prac Zbigniewa Podsiadło.